Policja przestrzega przed narkotykami. Jedna z pań wstała i powiedziała, że większość tych przedmiotów jest w jej domu. Nowatorski przeszczep w szpitalu klinicznym we Wrocławiu. Zdecydowaliśmy się na odczulenie, czyli na usunięcie przeciwciał, które w pana organizmie były. Pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego ostrzegają, uwaga na fikcyjnych naukowców. Internet daje złudzenie anonimowości. Łukasz Kocur, dzień dobry. Zapraszam Państwa na główne wydanie informacji Echo 24. A rozpoczynamy niestety od smutnej wiadomości, bowiem w środę około godziny 9 rano doszło do tragicznego wypadku w zakładach górniczych Polkowice-Sieroszowice na Dolnym Śląsku. W wyniku nieszczęśliwego zdarzenia na głębokości 1000 metrów zginął mężczyzna przysypany przez materiał skalny, oberwany od ściany zbiornika retencyjnego. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon 52-letniego nadsztygara techniki strzałowej, który osierocił dwoje dzieci. W związku z wypadkiem prezes KGHM Polska Miedź ogłosił także trzydniową żałobę. Już teraz także zmieniamy temat. Po substancje psychoaktywne sięga bowiem coraz więcej młodych ludzi. Biznes narkotykowy rośnie w siłę, a niedoinformowani o skali problemu rodzice bezradnie rozkładają ręce. No i właśnie dlatego dolnośląska policja, a także czescy funkcjonariusze łączą siły, aby zwalczać przestępczość narkotykową w naszym regionie. A służą do tego nietypowe walizki. Co zawierają? O tym w materiale Klaudii Nawrockiej. Wyścig policjantów z przestępcami cały czas trwa. Dilerzy wciąż generują nowe pomysły, jak przechowywać, przetwarzać i zażywać narkotyki. Bateria, która tak naprawdę, no zwykła bateria, tak, która de facto po rozkręceniu może służyć do przechowywania. Piłeczka golfowa, która również, jeżeli się znajdzie w pokoju, nie budzi żadnej wątpliwości, tak, no piłeczka. Natomiast producenci tych rzeczy wykorzystują, znaczy są robione te rzeczy pod kątem właśnie rozdrabniania. Jest to młynek tak zwany. Dolnośląscy policjanci we współpracy z czeskimi funkcjonariuszami zakupili 80 walizek narkotykowych. Ich zawartość to między innymi lówki, bibułki, młynek drewniany, opakowanie na jointy, heroina, kokaina, amfetamina i LSD. Wszystko to w ramach projektu Drug Stop, realizowanego na pograniczu polsko-czeskim. Walizka zawiera 22 składniki, które są imitacją albo substancji psychoaktywnych, albo przedmiotów, które mogą służyć do przechowywania, rozdrabniania czy używania substancji psychoaktywnych. Atrapy narkotyków wiernie odzwierciedlają ich prawdziwy wygląd. Posłużą do ostrzegania przed zagrożeniami w czasie spotkań z nauczycielami, a także rodzicami. Większość rodziców, z którymi prowadziliśmy zajęcia próbne z tą walizką, przychodziła na te zajęcia z taką świadomością, że to nie moje dziecko, że to nie mojego dziecka to dotyczy. Zdarzyło nam się, że podczas tych zajęć jedna z pań wstała i powiedziała, że większość tych przedmiotów jest w jej domu, u jej dzieci. Badania mówią jasno, aż 90% opiekunów dzieci nie wie, do czego służą akcesoria i substancje w zaprezentowanej przez służby walizce. Po to pokazujemy ten sprzęt, aby również osoby dorosłe zobaczyły, czy ten uczeń w szkole, w tornistrze nie ma takich rzeczy, czy ten rodzic sprawdzi w pokoju, czy na półce gdzieś nie leży taki przedmiot, który widział podczas spotkania z policjantami. W ramach akcji Drug Stop policjanci będą realizować działania między innymi w powiecie świdnickim, wałbrzyskim, kamiennogórskim czy ząbkowickim. Oprócz zakupu walizek obejmą one wyposażenie laboratorium czy szkolenia dla policjantów, a także stworzenie aplikacji mobilnej pomocnej rodzicom. W szkołach akcja Drug Stop ruszy z początkiem roku szkolnego. Klaudia Nawrocka, Echo 24. Kolejny nowatorski przeszczep w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Tym razem lekarze z ulicy Borowskiej przeprowadzili transplantację nerki u Chorwata mieszkającego na stałe w Polsce, który już wcześniej otrzymał nowe serce. Nefrolodzy, a także transplantolodzy zastosowali rzadką terapię odczulania i usunęli przeciwciała, które odrzucały przeszczep, a także dawcę nerki. Tym samym dawcą potencjalnym mogła zostać żona pacjenta. Dziś oboje czują się dobrze i wybierają się na upragnione wakacje do Chorwacji. O szczegółach Joachim Tomczyk. Postanowiliśmy, tak zrobiliśmy. Pan został
Operację przeszczepienia nerki u Tomisława Pranicia przeprowadził dr Paweł Kudoba, a nerkę do przeszczepu pobierał dr Bartosz Małkiewicz. Dawcą organu została żona 56-letniego pacjenta, który 22 lata temu przeszedł transplantację serca. Pan był na krajowej liście oczekujących co po najmniej 3 lata i w ciągu tych 3 lat u 100 czy 150 osób zmarłych wykonywano próby krzyżowe i za każdym razem wynik badania tej tak zwanej próby krzyżowej był dodatni, czyli pokazywał nam, że pan nie zaakceptuje danego biorcy. Z żoną również ta próba krzyżowa była dodatnia, bo ona od razu chciała być dawcą. Natomiast po bardzo dogłębnych badaniach immunologicznych, bardzo skomplikowanym procesie, zdecydowaliśmy się na odczulenie, czyli na usunięcie przeciwciał, które w pana organizmie były i wykonanie tego przeszczepu. To właśnie zabieg odczulania zastosowany przez nefrologów i transplantologów, a także szereg innych warunków umożliwił przeszczep nerki od małżonki. Zabieg można było wykonać wcześniej, natomiast chodziło o to, żeby zorganizować wszystko w tym określonym czasie, czyli żeby był dawca, który jest gotowy, który pani wymagała jeszcze pewnych działań medycznych, żeby była zgromadzona odpowiednia ilość osocza i albumin, żeby był zespół pobierający nerkę od dawcy i zespół przeszczepiający nerkę biorcy, żeby było to wszystko w tym samym czasie w jednym miejscu. I właśnie tak się to stało. Operowany w szpitalu przy Borowskiej mężczyzna od 26 lat na stałe mieszka w Polsce z żoną. Teraz jego życie zmieni się diametralnie. Dotychczas był całkowicie uzależniony od maszyny, która dializowała go 4 razy w tygodniu przez niemal 5 godzin. Po operacji jest teraz w ogóle inaczej niż przed operacją. W trakcie dializ to trochę źle się czułem, teraz jest w ogóle nie do porównania. Wszystkiego będę mógł jeść, będę mógł pić wody ile chcę bez ograniczeń, będę mógł pracować bez ograniczeń, bo tak jednak ta dializa skracała zabierała 5 godzin dzień. Ja czuję się tym lepiej, im lepiej czuje się mąż. A osobiście też bardzo dobrze. To znaczy, jeżeli chodzi o moje jakieś pooperacyjne problemy, to ich nie ma. Tak jest dobrze. Z najnowszych danych poltransplantu wynika, że w Polsce na przeszczep nerki oczekują 1043 osoby, natomiast na przeszczep wątroby 161. Dla Echo 24 Joachim Tomczyk. Naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego przeprowadzili nietypowy eksperyment rekrutacyjny w internecie. Stworzyli postać fikcyjnego naukowca. Anna Oszust ubiegała się o pracę w prestiżowych czasopismach naukowych. Okazuje się, że mimo iż nie istnieje, bez problemów mogła liczyć na zatrudnienie. O tym, jakie jeszcze zagrożenia czyhają na użytkowników internetu, sprawdza Łukasz Śliwa. Badacze z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego na internecie znają się jak mało kto. Nie trzeba jednak być fachowcem, by wiedzieć, że w sieci można być każdym i pisać, co się chce. Ludzie w sieci najczęściej pokazują swoje prawdziwe oblicze, czyli to, jakimi są naprawdę. Dlatego, że internet daje złudzenie anonimowości, daje poczucie w pełni kontroli nad tym, co się w internecie robi, więc ludzie w internecie mogą po prostu uzewnętrznić prawdziwe swoje ja. Można także stworzyć całkowicie nową, fikcyjną postać, na przykład naukowca, który ubiega się o pracę w czasopismach naukowych. Myśmy stworzyli taką postać sztuczną, nieistniejącą, doktor habilitowanej Anny Oszust, tak żeby była taka gra słów i żeby było w miarę śmiesznie. Stworzyliśmy jej profil, ale to, co jest ważne, to jej dorobek naukowy tej pani Oszust był tak nikły, że nawet gdyby ona istniała naprawdę, to w gruncie rzeczy ona nie powinna zostać akceptowana jako redaktor tego czasopisma naukowego. A jednak udało się. CV badaczki Anny Oszust wysłano do 360 losowo wybranych czasopism. Większość zaakceptowała jej kandydaturę, nie zapraszając nawet na rozmowę kwalifikacyjną. To pokazuje mimo wszystko, że jakby nabór, że te czasopisma nie dbają o jakość, tak? Że w prawdziwym, dobrym czasopiśmie naukowym redaktor jest najważniejszą osobą, bo jego zdanie powinno być brane pod uwagę. Same przyjęcie bez żadnego sprawdzania tej Anny Oszust do Rady Redakcyjnej jest bardzo złym wskaźnikiem na temat jakości tych czasopism. Na nieprawdziwe informacje w sieci nabierają się nie tylko ludzie wykształceni, ale także zwykli użytkownicy internetu. Na oszustwa w sieci są podatni ci, którzy dzięki temu, co internet oferuje, mogą zaspokoić pewne swoje potrzeby. Wyobraźmy sobie kobiety, które potrzebują kontaktów z mężczyznami.
Jeżeli potrzebują tych kontaktów, czują się samotne, czują się porzucone, są one wtedy na to podatne. To wcale nie jest tak, że internet sam w sobie jest zły. Nie chodzi o medium, myślę tylko o to, jak ludzie używają tego medium. Mogą używać go w ten sposób, żeby wejść ze sobą w jakąś relację, chociażby jeśli mamy osoby, które dzieli duży dystans, to są w stanie ze sobą się komunikować i jakoś kontynuować pewną więź. Czy ludzie będą używali tego, aby się alienować? Tutaj medium to jest jedna rzecz, a sposób użycia tego medium to jest zupełnie coś innego. Pojawiają się w internecie fałszywe informacje o śmierci wybitnych artystów, aktorów, celebrytów, które są fałszywymi informacjami, więc nie wierzmy w to. Sprawdzajmy, ponieważ możemy narazić się na zrobienie rzeczy, które będą dla nas wyjątkowo szkodliwe. Z internetem trochę jak z kobiecą torebką. Znajduje się tam absolutnie wszystko, a także wiele rzeczy, których nie powinno tam być. I tak jak kobieta potrafi sięgnąć do torebki i wyciągnąć z niej to, czego akurat potrzebuje, tak samo internauci powinni nauczyć się selekcjonować treści i wybierać tylko te właściwe. Echo 24, Łukasz Śliwa. Co dalej z piłkarskim Śląskiem Wrocław? Kto będzie sponsorem zespołu, a także z kim drużyna podpisze nowe kontrakty? Te pytania być może zadaje sobie każdy fan zielono-biało-czerwonych. Nowe władze natomiast próbują poukładać sytuację w klubie zarówno od strony organizacyjnej, jak i sportowej. O pomysłach na poprawę z prezesem WKS-u Michałem Bobowcem rozmawia Łukasz Śliwa. Naszym gościem jest prezes piłkarskiego Śląska Wrocław, pan Michał Bobowiec. Panie prezesie, po tych pierwszych tygodniach pracy tutaj w roli prezesa, można powiedzieć, że został pan Śląsk drewniany czy murowany? Murowany. Śląsk wymaga pewnych poprawek, pewnych delikatnych zmian, pewnego retuszu. Natomiast to nie jest tak, że sytuacja jest fatalna. Na pewno trzeba poprawić sytuacje budżetowe, na pewno trzeba poprawić marketing, trzeba zbudować dobry klimat wokół klubu. To spowoduje, że będziemy mieli na stadionie w czasie meczów większą frekwencję. Ta większa frekwencja znowuż się przekłada też na grę drużyny, chociaż to akurat nie są naczynia połączone, tak? bo też znowuż im lepsza gra, tym więcej kibiców przychodzi. Ale zawsze, kiedy jest dużo kibiców, to piłkarze lepiej grają, bo czują to wsparcie. Wiadomo, że kibice są tym 12 zawodnikiem, więc pracujemy nad tym też, żeby poprawić marketing, PR wokół klubu i żeby było więcej kibiców na stadionie. Pracujecie też nad innym bardzo ważnym projektem. W ostatnim czasie pojawiły się informacje, że miasto Wrocław, magistrat, planuje ogłosić przetarg na udziały Śląska Wrocław. Czy znamy już jakieś szczegóły, terminy? To prawda. Miasto Wrocław, które jest właścicielem około 55% akcji Śląska Wrocław, chce te akcje wystawić na sprzedaż. Poszukiwany jest inwestor. Według posiadanej przeze mnie wiedzy są inwestorzy, poważni inwestorzy, którzy się interesują nabyciem tego pakietu akcji. Według mojej wiedzy w czerwcu ma być taki przetarg rozpisany, ogłoszony i do końca sezonu on powinien się rozstrzygnąć. To jeszcze pytanie o te nasze piękne zielone koszulki, które od jakiegoś czasu niestety nie mają sponsora. Czy Śląsk posuwa się do przodu, jeśli chodzi o jakieś negocjacje w sprawie zagospodarowania miejsca na przodzie trykotów? Panie redaktorze, szanowni państwo, no, 3 tygodnie pracuję w klubie Śląsk Wrocław. Uważam, że zrobiliśmy dużo rzeczy, bo pewne elementy poprawiliśmy. Dzisiaj udało się pochwalić 2 bardzo ważnymi kontraktami z kluczowymi zawodnikami, z Piotrkiem Celebanem i z Kamilem Dankowskim. Do końca marca mamy cały proces licencyjny, złożyliśmy praktycznie już wszystkie dokumenty związane z tym procesem licencyjnym już na kolejny sezon, już na przyszły sezon rozgrywek. No nie ma cudów, żebym w 3 tygodnie ogarnął wszystko, żebyśmy ogarnęli tutaj wszystko, więc ja gorąco proszę o cierpliwość. Absolutnie się zgadzam z panem, że to jest dobry sponsor, jest podstawą funkcjonowania klubu. Tak to się dzieje na świecie, tak to wygląda w całej Europie praktycznie i będziemy nad tym, pracujemy nad tym, będziemy nad tym pracować. Dzisiaj nie mogę więcej powiedzieć, bo tak jak mówię, czas mojej pracy w klubie to zaledwie 3 tygodnie. No to w takim razie nam nie pozostaje życzyć nic innego jak tego, żeby te sprawy ze sponsorem poszły tak dobrze, jak chociażby te z podpisywaniem nowych kontraktów z zawodnikami. Bardzo dziękuję i jeżeli można, to wszystkich kibiców serdecznie zapraszamy na mecz w najbliższy piątek Korona Kielce, Śląsk Wrocław, godzina 18. My również zapraszamy. Tyle prezes piłkarskiego Śląska Wrocław, pan Michał Bobowiec.
Nowy, siódmy już oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia czeka obecnie na zwiedzających na Placu Wolności w dawnym skrzydle południowym Wrocławskiego Pałacu Królewskiego. Oficjalnie otwarto Muzeum Teatru imienia Henryka Tomaszewskiego. To pierwsza w Polsce placówka, która poświęcona jest teatrowi, a także ta, która prezentuje i promuje dorobek wrocławskiej sceny teatralnej, uważanej za jedną z najważniejszych w Europie. Zgodnie z teatralnym zwyczajem, premiera, a w tym przypadku otwarcie nowego muzeum, odbyło się z 13-minutowym opóźnieniem. To kolejny, siódmy już oddział Muzeum Miejskiego we Wrocławiu. Rzeczywiście, jeśli premierę się rozpocznie 13 minut po, to ponoć przynosi szczęście. No a my w tym muzeum do tych przesądów teatralnych jesteśmy bardzo przywiązani. Nowemu muzeum patronuje Henryk Tomaszewski i to właśnie jego domem inspirowane jest wnętrze. To trzeci taki obiekt w Polsce, który ekspozycją i wystrojem nawiązuje do tak ważnej instytucji kultury, jaką jest teatr. Teatr jest specyficzną sztuką, jedyną, która nie dokumentuje, nie zostawia śladu. Można oczywiście nakręcić przedstawienie, ale to już nie jest wtedy ta forma sztuki. A my chcemy pokazać zwiedzającym, że po wizycie w naszym muzeum no muszą koniecznie iść do teatru. Przybyłym wrocławianom nowe muzeum bardzo przypadło do gustu. Wszystko jest bardzo fajne, te lalki, takie kukły, atelier Tomaszewskiego, tam oglądaliśmy wszystkie jego zdjęcia. Mamy tutaj muzykę, tam dali operę, będzie operetka, jeszcze będzie tu stała. I to w tym kompleksie jest cała kultura i to jest piękne. Poprzez umieszczoną w teatrze ekspozycję można prześledzić życie i twórczość Henryka Tomaszewskiego, uznawanego za jednego z najwybitniejszych artystów teatru światowego drugiej połowy XX wieku, a także poznać teatr od kuchni. Pokazujemy też takie miejsca, których widz na co dzień w teatrze nie obejrzy. Toaletki aktorów, sznurownie, której przecież nie widzimy, miejsca ćwiczeń, jak choćby fragmenty sali baletowej. Muzeum Teatru imienia Henryka Tomaszewskiego będzie dostępne dla mieszkańców i turystów od środy do soboty w godzinach od 10 do 17, a także w niedzielę od 10 do 18. Koszt nowej placówki to blisko 8 milionów złotych. Arkadiusz Skarbowski, Echo 24. Dolnośląska policja zatrzymała kompletnie pijanego mężczyznę, który w bestialski sposób zamordował własnego psa. Mieszkaniec Lwówka Śląskiego najpierw powiesił zwierzę na drzwiach stodoły, a następnie chciał je zakopać na podwórku. Na miejscu zatrzymali go funkcjonariusze. Teraz 29-letniemu zwyrodnialcowi za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem grożą 3 lata więzienia. Policjanci z Lwówka Śląskiego otrzymali drastyczne zgłoszenie o tym, że osoba znęca się i próbuje zabić zwierzę. Natychmiast w to miejsce dyżurny wysłał patrol policji. Funkcjonariusze dojechali na posesji, zastali 29-letniego mężczyznę, a na tej posesji na drzwiach zauważyli wiszącego psa. Mężczyzna ten został zatrzymany, był kompletnie pijany. Miał 3,6 promila alkoholu w organizmie, jak wykazało badanie. Natomiast jak się okazało, zwierzęcia nie udało się uratować. Ten pies został powieszony przy użyciu sznurka na obiekcie gospodarczym znajdującym się na posesji. W chwili obecnej całe to zdarzenie będzie przez policjantów wyjaśniane. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. O wszystkim powiadomiona została prokuratura. Na pewno usłyszy zarzuty związane z zabiciem psa, działając ze szczególnym okrucieństwem. Za tego typu przestępstwo może mu grozić kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności. 38. przegląd piosenki aktorskiej we Wrocławiu potrwa jeszcze do najbliższej niedzieli. Impreza każdego roku ściąga umuzykalnionych aktorów, a także artystów z kraju i ze świata. O tym, co już się wydarzyło, a także co najbardziej wzruszało widownię przeglądu w Teatrze Muzycznym Kapitol, opowie nasz reporter Kacper Kowalczyk. W miniony piątek rozpoczął się 38. przegląd piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Znajdujemy się we wrocławskim Kapitolu, gdzie właśnie można zobaczyć wydarzenia związane właśnie z przeglądem piosenki aktorskiej. A już teraz specjalnie dla Państwa Joanna Kiszkis, rzeczniczka prasowa przeglądu piosenki aktorskiej. No właśnie Pani Rzecznik, co do tej pory można było zobaczyć i co wzbudziło największe emocje wśród widowni? No przede wszystkim nasza zagraniczna gwiazda.
gwiazda tegorocznego przeglądu, czyli Jamie Callum, który rozruszał widownię Kapitolu, dał tak fantastyczny show, oczywiście skakał z fortepianu i mimo, że być może niektórzy się obawiali, że jego muzyka jazzowa jakoś się nie przedostanie przez rampę, absolutnie rozchuśtał całą widownię i było to jedno na pewno z wydarzeń, które widzowie przeglądu zapamiętają na długie lata. Oczywiście konkurs, który wyłonił siódemkę finalistów. Zaśpiewają oni w koncercie finałowym już pojutrze, już w najbliższy piątek. To jest ten dzień, kiedy najwięcej emocji nas czeka. Ten koncert finałowy się składa z dwóch części. Najpierw te konkursowe zmagania i potem taka część artystyczna. Dziubanina, czyli muzyka teatralna Piotra Dziubka w reżyserii Agaty Dudy-Gracz. Jutro jeszcze premierowa płyta Mai Kleszcz i Kwartetu Prowincjonalnego. Piosenki inspirowane obrazami Jerzego Dudy-Gracza. Gość z Australii w Starym Klasztorze. I tu ciekawostka, jeszcze są bilety. Zapraszamy, żebyście potem nie żałowali Państwo, że coś Was z przeglądowych wydarzeń ominęło. Steve Smith w czwartek zaśpiewa w Starym Klasztorze. Sobota i niedziela to tradycyjnie już takie zakończenie przeglądu gala. Zapraszamy do Teatru Polskiego na galę pod tytułem Muzeum Wolności, którą przyrządził specjalnie dla nas Pożar w Burdelu, czyli warszawski kabaret Michała Walczaka i Michała Łupińskiego. Bardzo Pani pięknie dziękujemy. Joanna Kiszkis, rzeczniczka prasowa przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu, była naszym gościem. No i Szanowni Państwo, jak widać i słychać, biletów już brak, a te, które są, no to my polecamy bardzo gorąco, żeby je wykupić. I tą wiadomością kończymy informacje Echo24. Natomiast po więcej aktualności zapraszam Państwa na nasz portal internetowy echo24.tv, a także na nasz kanał na portalu społecznościowym Facebook. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.